pieśni wprowadzającej śpiewaliśmy słowa jak latarnia morska świeci. Chyba zaryzykuję stwierdzenie, że nikt z nas nie znalazł się ciemną nocą na morzu, gdzie fale wysokie miotają statkiem, chmury zasłaniają księżyc i gwiazdy. Nie wiadomo, w którym kierunku jest północ, w którym kierunku południe. Chyba nikt z nas w takiej fizycznej rzeczywistości się nie znalazł. Możemy jedynie uruchomić wyobraźnię i wyobrazić sobie, jak może się czuć, chociaż obawiam się, czy nasza wyobraźnia jest w stanie odtworzyć okoliczności, jak czułby się człowiek, jak czuli się marynarze na statku miotanym przez wiatr w ciemnej nocy, gdzie nie wiadomo, w którą stronę płynąć. Jak trwożnie rozglądali się we wszystkich kierunkach, gdzie blask latarni morskiej mógłby dojść. Dzisiaj w dobie elektroniki, GPS-ów, latarnie morskie stały się tylko zabytkami, reliktami z przeszłości, symbolami. Symbolami nie zawsze właściwie nawet docenianymi. Nie wiem, czemu w naszej ludzkiej rzeczywistości, w naszej ludzkiej słabości jest taka skłonność, że nie cenimy czegoś, czego mamy pod dostatkiem. Gdy dawniej trzeba było trzeć dwoma belkami o siebie, żeby zapalić ogień, ogień był ceniony. Dzisiaj, gdy przychodzisz do kuchni, wciskasz przycisk, przekręcasz gałkę i ogień się pali na palniku kuchenki, ale tak samo w piecu centralnego ogrzewania, gdzie nawet nie trzeba dokładać węgla, bo technika i automatyka robi to za nas. Nie cenimy tego. Światło przychodzimy, klikamy przycisk, już mamy światło. No jaką ono ma dla nas wartość? Zauważył to już Kochanowski, że w naturze ludzkiej jest coś takiego, że cenimy dopiero to, co stracimy. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak go smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i tak dalej. Ale chodzi mi o ten pierwszy element, że cenimy coś, co dopiero, coś, co właściwie stracimy. Dlaczego tak jest w naszej naturze? Czy tak musi być? Niekoniecznie, ale tak jest. Cenimy ludzi, gdy zmarli. Wiecie, rodziny są skłonne niemal codziennie nowe, świeże kwiaty przynosić na grobowe płyty. Zadbać, posprzątać, wypucować ściereczką, wypastować, to wszystko lśni się. Ale kiedy ten człowiek żył, to często warknięcia były komunikatami między ludźmi. Ale gdy zmarł, to wtedy dopiero cenimy. Moi drodzy, dołóżmy starań i wysiłku, aby właściwie docenić sprawy duchowe. Wiecie, kiedy ja w dzieciństwie, co jest faktem, nosiłem na swoich ramionach dwa wiadra wody po 10 litrów, 1,5 kilometra, to każda kropla tej wody miała swoją wartość. Dzisiaj, gdy odkręcasz kurek, czy podnosisz dźwignię i woda cieknie bez żadnych ograniczeń i w sumie niedrogo za nią płacisz później w rachunku, to czy ta woda jest dla nas cenna? Ale zupełnie inną wartość ma woda podczas jakiejś turystycznej pielgrzymki, a jeszcze gdzieś przez pustynię, gdzie nie płynie obok strumyk, z którego można zaczerpnąć, nieważne czy czysta, czy nieczysta, wtedy woda, ważne, że jest woda.
prawda, światło, Ewangelia. Jak ją cenisz? Jak ją cenisz? Jak nią żyjesz? Ewangelia, kochani, gdy stawiam pytanie i stawiam go teraz również, co to jest Ewangelia, to najczęściej pierwsza odpowiedź pada... Ci, co w piątki chodzą, to już się uśmiechają, bo wiedzą, że ta odpowiedź jest poprawna w przedszkolu. Że ta odpowiedź jest poprawna w przedszkolu, kiedy dziecko uczy się liczyć 1, 2, 3, 4 zamiast 1, 5, 8, 7, kiedy porządkuje matematykę i uczy się dodawać. Ale jeśli przez 8 lat liczyć się uczy i dodawać, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Kochani, ja wiem, że to, co za chwilę powiem, wy wiecie. Ale kiedy padło pytanie i odpowiadacie, że Ewangelia jest to dobra nowina, to mnie to smuci. To mnie to smuci. List do Rzymian, rozdział 1, werset 16, wielu z was zna na pamięć. List do Rzymian, rozdział 1, werset 16, Paweł powiedział: nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, jest ona bowiem dobrą nowiną o zbawieniu. Widzę, że tak macie w swoich Bibliach. No nikt nie mówi, że jest inaczej. Ha. Moi drodzy, Ewangelia składa się z dwóch części. Nie mam na myśli Starego i Nowego Testamentu. Ewangelia składa się z dwóch części. Z podstawy i nadbudówki. Tak jak dom, z fundamentu. I fundamentem jest rzeczywiście dobra nadzieja, ale nikt budowy nie kończy na fundamencie. Podstawą Ewangelii jest nauczanie. Dobra nowina. Nauka o Bogu. O tym, że Bóg świat stworzył. Że Bóg jest wszechmogący. Kim jest Bóg? Nauka o grzechu, o upadku, o powodzie cierpienia, o śmierci, o zmartwychwstaniu, o nowej ziemi. Dobra nowina o zbawieniu. To jest jedna część Ewangelii. I to jest łatwiejsza część Ewangelii. Druga część Ewangelii to jest moc Boża ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Moc do zwycięstwa. Moc do tego, żeby twoje życie nie było gnuśne. Moc do tego, żeby twoje życie na co dzień było rzeczywiście zwycięskie. Dygresja w tej chwili. Nabożeństwo. Zwykliśmy definiować, ja to powtórzę, bo ja to w tym miejscu wiele lat temu mówiłem. Pamiętam, wiem, że to w tym miejscu mówiłem. Jeszcze wtedy w Krakowie byłem. Nabożeństwo. Nabożeństwo, już nie stawiam pytania, stwierdzam. Najczęściej definiujemy jako czas spędzony z Bogiem i z Pismem Świętym, gdy ja trzymam w ręku Pismo Święte, albo gdy ktoś czyta, słucham, to jest nabożeństwo. Przychodzimy do kościoła na nabożeństwo, mamy w swoich domach w miarę systematycznie, czy mniej systematycznie, poranne, czy wieczorne nabożeństwa, czy od czasu do czasu. Czyli jest to czas, kiedy niezależnie od tego, czy trwa godzinę, czy dwie, czy pięć minut, jest to nabożeństwo. Kochani, Biblia nabożeństwo definiuje zupełnie inaczej. I chciałbym to przypomnieć. A ci, którzy pierwszy raz słyszą, aby sobie to zapamiętali. To, co... Inaczej. Może otwórzmy najpierw list do Hebrajczyków, rozdział 10. Pamiętacie, znacie te słowa, czytamy je wiele razy. 25 werset to zachęta. Nie opuszczajcie wspólnoty.
wspólnych zgromadzeń, wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Niektórzy mają taki zwyczaj. Nie jest to dobry zwyczaj. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Nie otwieram, wspomnę tylko ze względu na czas. Każdy z was może to sprawdzić, upewnić się. Kiedy Pan Bóg mówił przez Mojżesza do narodu izraelskiego o siódmym dniu tygodnia, jak go spędzić, to między innymi powiedział: zgromadzenie święte mieć będziecie. Zgromadzenie. A namiot, który był, spełniał funkcję świątyni wtedy, był często nazywany w księgach mojżeszowych namiotem zgromadzenia. Na to namiotem zgromadzenia. Biblijna definicja nabożeństwa została sformułowana przez Jakuba. Pierwszy rozdział listu Jakuba. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset 27. Biblia Gdańska używa tam słowa dosłownie: nabożeństwo czyste i nieskalane. Nasz warszawski popularny przekład używa słowa czystą i nieskalaną pobożnością. Czystą i nieskalaną pobożnością. Jest przed Bogiem i Ojcem, jest. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Czy my to możemy realizować tutaj w czasie spotkania w kościele? Nie. Tu w kościele uczymy się, tu słuchamy. Zabieramy głos, dyskutujemy, śpiewamy, modlimy się. Kochani, zaryzykuję stwierdzenie. My do kościoła przychodzimy na zgromadzenie, a na nabożeństwo z kościoła wychodzimy. Bo nabożeństwo w życiu człowieka wierzącego trwa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czy jecie, czy pijecie, czy śpicie, czy pracujecie, czy jedziecie na urlop, czy pracujecie w ogrodzie, w działce, czy remontujecie mieszkanie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie po Bożemu, na chwałę Bożą. Jeśli tak nie jest, to jest źle. Przyjdziesz do Pana Jezusa i powiesz: Panie Jezu, ja każdy sabat byłem w kościele, w zborze. A ja dodatkowo jeszcze w piątki przychodziłem. A ja codziennie w domu 15 minut miałem nabożeństwo. Tak powiesz? Kochani, nabożeństwem to jest pobożne życie. To jest życie po Bożemu. A więc twoje relacje ze środowiskiem, twoje relacje ze światem, z rodziną, ze światem, nieść pomoc i zachować siebie niesplamionym przez świat. A wiecie, co najczęściej nas plami? Nasze myśli. Pan Jezus powiedział: z serca pochodzą. A więc wróćmy do tej zasadniczej myśli. Ewangelia to styl życia. To jest moc Boża ku zwycięstwu, ku zbawieniu. To jest moc Boża, która czyni człowieka zdolnym do zwycięstwa pokusy, zanim jej ulegniesz. Dzięki Bogu, że kiedy ulegam pokusie i zachowam się nie tak, nie po Bożemu, że mogę przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, przebacz. I Pan Jezus mówi: dobrze, Zenku, przebaczam, ale staraj się. No, Biblia w wielu miejscach używa tego słowa: starajcie się. Starajcie się. A to jest magiczne słowo.
Bo wiecie, jeśli człowiek się o coś stara, to zaczyna to wychodzić. Ale jak nie dokłada starań, to mu nie wychodzi. Staranie to jest magiczne słowo. Jeśli będziesz się starał w swoim życiu żyć po Bożemu, nie 3 godziny tygodniowo, no 5 tygodniowo, bo w tygodniu tych godzin jest 7 razy 24, szybko, kto bez kalkulatora pomnoży. 148, dobrze policzyłem? Więc ile czasu w tygodniu ma trwać nabożeństwo? Tak niechaj świeci światłość wasza. Gdyby tak 5 minut poświeciło światło, a potem 30 minut zgasło, bylibyśmy zadowoleni? Światłość ma świecić cały czas. Światło ma świecić cały czas, jak latarnia morska świeci. Tak Bóg chce, by Jego dzieci oświecały prawdą świat. Tak Bóg chce. A zatem, moi drodzy, te 2 części Ewangelii. My jesteśmy mocni w teorii. Adwentyści są mocni w teorii. Znają prawdę w miarę dość głęboko. I tu trzeba przyznać. Ale to jest połowa. To jest połowa. Ta druga połowa, to wiecie, ktoś powiedział, że to jak 2 wiosła w łódce. Jeżeli jednym wiosłem ktoś będzie cały czas pracował, to jak daleko będzie płynął? No właśnie. To jak 2 nogi. Wtedy idziemy dobrze, gdy te 2 nogi są zdrowe. Możemy iść. Ale jak 1 noga jest chora, to jak ktoś powiedział, to wtedy idziemy 105, 105, 105, 105. Bo 1 noga jest chora. Jeśli twoje duchowe życie ma obydwie nogi zdrowe, to wtedy twoje duchowe życie jest również zdrowe. To duchowe życie. Słyszymy wiele kazań. Dzisiaj mamy dostęp do kazań i to nieraz porywających kazań. Wybieramy sobie mówców. Mamy w internecie dostęp do bibliotek różnych kaznodziejów, różnych tematów, różnych zagadnień. Czasu nie starcza, żeby przesłuchać wszystkie te godziny kazań, więc wybieramy niektóre. Ale czy twoje światło świeci? Czy twoje światło świeci? Czytaliśmy z listu do Efezjan słowa i wróćmy do tego fragmentu. Wiele razy te słowa czytaliśmy i z pewnością je będziemy wiele razy jeszcze czytać. I będziemy odkrywać fantastyczne rzeczy w tych słowach. Otwórzmy 1 rozdział listu do Efezjan od 15 wersetu. Przetoż ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. 2 myśli oparciu o to zdanie. Jakżeż piękne świadectwo złożył Paweł wierzącym w Efezie. Ja wierzę i chciałbym, aby to świadectwo było prawdziwe także o każdym zborze dzisiaj. O zborze w Sosnowcu, w Jaworznie, w Katowicach, gdzieś tam we Frankfurcie, w Nowym Jorku, na Kamczatce czy gdzie indziej. Odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości. Widzicie, tu są znów te 2 elementy połączone. Wiara jako pewność, jako przekonanie, a miłość jako relacja.
jako życie. Modlitwa. Paweł był przykładem modlitw wstawienniczych. Siostry i bracia, pomyślcie przez chwilę o swoich modlitwach i spróbujcie odpowiedzieć sobie, każdy w swoim sercu. Ile czasu, jakbyśmy to podzielili, ile czasu poświęcamy w naszych modlitwach wstawiennictwu za innych, a ilu naszym problemom? Ktoś mi: bracie, ale ja mam tyle swoich problemów, że nie mieszczą się w tych moich modlitwach sprawy innych. No niech każdy się troszczy o swoje sprawy. Typowo egoistyczne podejście. Pomyślcie przez chwilę, ile czasu w swoich modlitwach poświęcacie wstawiennictwu, a ile czasu w modlitwach swoim własnym sprawom. Powiem, spróbujcie poświęcić więcej czasu w modlitwie wstawienniczej niż sprawom innym niż sobie. Spróbujcie doświadczyć, jak to zadziała w życiu. Spróbujcie o tym pomyśleć. Ale Paweł jest tu przykładem wstawienniczej modlitwy i tu akurat wspomina o to, się modli, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Ewangelia jest mocą Bożą. Mam nadzieję, że jak za rok postawię to pytanie w zborze w Sosnowcu, co to jest Ewangelia, to usłyszę odpowiedź: jest to moc Boża ku zbawieniu. Więc, kochani, wróćmy do tej kwestii. To jest 17 werset. Pamiętajcie, że poznanie Boga to jest objawienie. Miliardy ludzi czyta Pismo Święte. Czy czytając Pismo Święte można poznać Boga? Można. Można. Ale czy czytanie Pisma Świętego daje poznanie Boga? Nie. Nie. A dowodem na to jest fakt, że jak wspomniałem, miliardy ludzi na świecie, miliardy, nie miliony, miliardy ludzi czyta Pismo Święte. A wielu czyta je i nie wie, o czym to jest mowa. A niektórzy, co dzisiaj w internecie zdobywa coraz większą popularność, pewien program zatytułowany Biblia, księga sakralnych absurdów. Tak. I tysiące ludzi słucha, ogląda. Ktoś z moich korespondentów przysłał mi link i mówi: pastorze, powiedz mi, jakie jest twoje zdanie na temat tego programu? Popularny program. Popularny program. Dlatego zrozumienie czy poznanie Boga jest wynikiem studium i objawienia. I objawienia. Połączenia znów tych dwóch rzeczy. Paweł włącza i mówi w ciekawy sposób, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. Kochani, pomiędzy słowem wiem a widzę jest znak równości i to w potocznej mowie ma swoje zastosowanie. Bowiem gdy mamy jakiś problem, to czasami mówimy do swojego przyjaciela: spójrz na to z innej strony. Spójrz na to inaczej. Poczekaj, wytłumaczę ci to.
I tłumaczę i jak to widzisz? Aha, teraz widzę to jaśniej. Rozumiem. Widzę i rozumiem. Te słowa są zamienne. Zatem komunikujemy się ze światem zewnętrznym przy pomocy zmysłów. Ile mamy zmysłów? Pięć. Czy ktoś ma więcej? Kobiety mają sześć. Czy ktoś ma więcej? Ha? Powyżej sześciu? Tak, powyżej sześciu? Siedem. Nie? A to źle. Kochani, ja myślałem, że wy macie siedem zmysłów. A zaraz je wyliczymy. Pięć podstawowych fizycznych. Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. To jest pięć podstawowych fizycznych zmysłów, przez które komunikujemy się ze światem. Szósty zmysł to jest intuicja. I to jest zmysł. Ale kochani, jest siódmy zmysł, o którym Pismo Święte mówi i nazywa go zmysłem ducha. Ci, którzy się narodzili z Boga, otrzymują zmysł ducha. Nie lekceważcie tego zmysłu. Nie wiedzieliście może, że go macie. To jest zmysł ducha. Aby wiedzieć, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. To jest oko serca, nie to trzecie oko ezoteryczne, zwiedzenie. Oko serca, aby Bóg oświecił oczy serca waszego. To jest zmysł ducha. Forma poznania. Więc. I teraz chcę powiedzieć wam rzecz, o której być może wy wiecie, bo tu i ówdzie mówiłem o tym, a niektórzy wiedzą o tym. Kochani, pięcioma zmysłami komunikujemy się ze światem fizycznym, ale 80% informacji, która dociera do nas, dociera przez zmysł wzroku. A pozostałe 20% przez pozostałe cztery zmysły. 80%. Dlatego, jeśli ktoś jest niewidomy, to moi drodzy, to jest znacznie trudniejsze życie, niżeli ktoś niesłyszący, czy ktoś, kto nie ma zmysłu smaku. Znam osobę, która nie ma zmysłu smaku. To jest bardzo niebezpieczne życie. Dla takiej osoby jest tylko ciepłe, zimne, twarde, miękkie. On może jeść sól łyżkami, on nie czuje smaku. On nie czuje pieczenia cebuli czy czosnku, ostrej papryki. Nie czuje tego. Pozbawiony zmysłu smaku. Taki człowiek jest zdany na kontrolę kogoś, bo on by się za dwa dni otruł, jedząc coś, co nie wie, czy to jest, czy to może jeść, czy nie, bo smak nie rejestruje, nie reaguje. To jest duża ujma. 80% informacji w komunikacji w świecie zewnętrznym otrzymujemy przez wzrok. Dlatego ja często mówię, żebyście słuchając Biblię patrzyli na tekst, bo wtedy mamy dwoma kanałami informacje do nas. Słyszymy i widzimy. Ale żeby widzieć, moi drodzy, to muszą być znów dwa warunki. Nie wiem, tak dzisiaj dwójkami idziemy. Musi być dobry wzrok. Dobry wzrok, jeśli ktoś ma uszkodzony zmysł wzroku, no to nie widzi. Ale kochani, nawet jak masz cokolwiek wzrok, a jest ciemna noc, ciężkie chmury zasłaniają księżyc i gwiazdy, że nawet promyk gwiazdy nie dociera do ziemi. Co widzisz? Widzę ciemność. Na wyciągniętą rękę palców nie widać. Wzrok straciłem? Nie. Te dwa warunki. Musi być dobry wzrok i dobre światło. Dobry wzrok i dobre światło. Ale jest jeszcze trzeci element, dodam do tego, że można mieć dobry wzrok i można mieć dobre światło i nie widzieć. Zgodzicie się ze mną?
Niektórzy kiwają głowami. Otwórzmy, przeczytajmy to z Biblii. Dzieje apostolskie, 28 rozdział. Dzieje apostolskie, rozdział 28. Apostoł Paweł swoim rodakom starał się przybliżyć Ewangelię. Starał się mówić o Chrystusie. I gdy tak mówił, wtedy od 24 wersetu czytamy, 28 rozdział od 24 dalej. Wtedy jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Stop, zatrzymamy się nad tym miejscem. Zawsze zwracam uwagę i podkreślam, że jest dla mnie wśród wielu zagadek jedna taka. Dlaczego te same argumenty nie przekonują wszystkich? Świat nie znał i nie będzie znał lepszego nauczyciela od mistrza z Nazaretu. Przemawiał do różnych audytoriów, powiedzielibyśmy. Rozmawiał czasami sam na sam, czasami rozmawiał w grupie ludzi. Jedni mówili, uczy jak moc mający. Uczy jak moc mający, nie jak nauczeni w piśmie. A drudzy mówili, Belzebuba ma, nie godzi się, żeby żył ten oszust. Ukamionować go. Dlaczego taka reakcja? To samo słyszeli, to samo widzieli. Ten sam chleb jedli, mnożony jego rękoma. Dlaczego taka różna reakcja? Otóż czytajmy dalej, mamy otwarte Dzieje Apostolskie. 25 werset. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. 600 lat wcześniej, 700 lat wcześniej. Mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczyma nie widzieli, uszyma nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Gdzie jest tajemnica? Tajemnica jest w Twojej woli. Nie zapomnę do końca życia pewnego zdarzenia, wiele lat temu w pewnym zborze. Na pewno nie był to sosnowiecki zbór. Na nabożeństwo przychodziła pewna rodzina. Syn ich w tym czasie miał 13-14 lat. Trudny okres. Konflikty częste. Tego dnia, kiedy tam w tym zborze byłem, słychać było, że atmosfera między ojcem a synem była bardzo napięta. To się dało widzieć, a w czasie przerwy, ostra wymiana zdań, w każdym bądź razie przyszli, usiedli w drugim miejscu, tu jak siedzi Alicja. Ale nie tu, w sosnowieckim zborze, podkreślam. I syn przez całe 45 minut kazania siedział tak, patrzcie na mnie. Bardzo trudno było mówić, mając przed sobą taki obraz. Palce w uszach i oczy zamknięte. Co może usłyszeć, co może zobaczyć człowiek, który zamyka swe oczy? A jeśli nie zamyka, bo czasami jest tak, że można się odwrócić i wtedy ja widzę zupełnie coś innego. Wiecie, jest kilka sposobów. A więc można mieć dobre oczy, światło i nie widzieć. I nie widzieć. I nie widzieć. Dlatego wracamy do listu do Efezjan, gdzie Paweł modlił się, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie jest bogactwo chwały. A co to jest bogactwo chwały? Co to jest chwała?
O, kochani, dzisiaj nie rozwinę tego tematu, będzie on kontynuowany następnym razem. Co to jest chwała i czy my mamy chwałę jakąkolwiek? Też w oparciu o to słowo, abyście wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych Jego, ale dzisiaj akcentuję, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Kochani, czy nie zdarzyło się wam nigdy uskarżać głośno albo cicho? Taki jestem słaby. Taki jestem, taka jestem słaba. Nie mam na myśli fizycznej w tej chwili siły czy słabości. Nie mam na myśli stanu fizycznego, zmęczenia czy choroby. Mam na myśli duchową stronę. Nie zdarzyło się wam myśleć o sobie, odczuwać słabości? Nie. Myślę, że to uczucie nikomu z was nie jest obce. Nikomu z nas. Ale dlaczego? Dlaczego nie skorzystać ze źródła wody życia ożywczej? Dlaczego nie wzmocnić się, gdy jestem słaby, chlebem życia? Na ogół fizycznie człowiek traci siły, gdy jest spragniony, gdy jest głodny i gdy jest przemęczony. To są takie trzy tym razem powody, kiedy człowiek opada z sił. One mają swoje przeniesienie na sferę duchową. Gdy zaniedbasz picia duchowej wody, gdy zaniedbasz jedzenia duchowego chleba i jesz raz na tydzień albo dwa razy na tydzień. I gdy może przepracowany czasami, to są słabości. Abyście wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego. Ewangelia jest mocą, do której mamy dostęp. Nieograniczony, nielimitowany. Jak rozmowy w telefonach komórkowych. Nielimitowany dostęp do mocy. Nie mogę, nie wyczerpując tego tematu, ale nie mogę pominąć i nie przypomnieć wam przepięknej wizji Jana, którą zapisał w pierwszym zdaniu 12 rozdziału Apokalipsy. 12 rozdział Apokalipsy, werset 1. Krótkie jedno zdanie, przepiękna wizja. Jan napisał: ukazał się znak wielki na niebie. Biblia Gdańska używa cud na niebie. Niewiasta odziana w słońce, księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Ja wiem, że wielu z was tą symbolikę zna. Ja ją chcę powtórzyć, przypomnieć, a być może dla niektórych będzie to odkrycie. Niewiasta w Piśmie Świętym jest symbolem Kościoła. Pan Bóg wybrał niewiastę na symbol Kościoła ze względu na to, że niewiasta jest piękna. Każda niewiasta jest piękna, siostry. Każda niewiasta jest piękna. Uśmiechacie się. Kiedy ostatnio słyszeliście taki komplement? Pół minuty temu. Prawda? Pół minuty temu. Więc, ale niewiastę wybrał Pan Bóg na symbol Kościoła. Nie mężczyzna, chociaż jest silniejszy, ale niewiastę. Tą słabszą płeć. Piękną. Obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami, a na głowie korona z 12 gwiazd. Może od tej korony zacznę, bo język grecki rozgranicza dwa słowa, które w języku polskim też są rozgraniczone, aczkolwiek tu tłumacze nie uwzględnili tego. Bo korona w
pierwszym znaczeniu dosłownie Stefanos z języka greckiego oznacza symbol, atrybut władzy królewskiej. Władzy królewskiej. Ale korona jako wieniec oznacza zwycięzcę w boju, zwycięzcę w rozgrywkach, w sportowych rozgrywkach. Zwycięzcy otrzymują wieniec. Wieniec, wieniec zwycięstwa. Paweł mówił o wieńcu zwycięstwa. I ta niewiasta, którą tutaj Jan widzi, ona ma na głowie wieniec zwycięstwa, nie koronę władzy. Wieniec zwycięstwa. To jest mały, ale ważny szczegół dotyczący tłumaczenia. Wracam, czy teraz w związku z tym ta niewiasta odziana w słońce. Co to znaczy niewiasta odziana w słońce? Trzymając tutaj paluszkiem, bo zaraz wracamy, sięgnijmy do ostatniej księgi Starego Testamentu, Malachiasz, tuż przed Mateuszem. Ostatni rozdział w naszych warszawskich Bibliach, rozdział trzeci, jeśli ktoś Biblię Gdańską czyta, to jest rozdział czwarty. Nowy przekład łączy rozdziały trzeci i czwarty. W rozdziale trzecim werset 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Słońce sprawiedliwości to Chrystus. Słońce jest symbolem Chrystusa. Tylko nie czcijcie słońca, bo słońce nie jest Bogiem. Słońce jest tylko symbolem Chrystusa. Symbolem Chrystusa. Dlatego niewiasta obleczona w słońce, to inaczej mówiąc, niewiasta obleczona w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Szata sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, zbawienie, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Jezus Chrystus, słońce sprawiedliwości. Ale niewiasta ma pod stopami księżyc. Zwrot pod stopami ma podwójne znaczenie, ta symbolika. Negatywne znaczenie pod stopami to znaczy coś zlekceważyć, pokonać, zwyciężyć. Jeżeli coś rzucimy na ziemię i zdepczemy, to jest to zlekceważenie. W zborze w Częstochowie przed laty przyszła pewna rodzina i złożyli świadectwo, że przez długi czas nie przychodzili do kościoła, bo się bali czegoś. A gdy po raz pierwszy odważyli się przyjść, czekali na moment, żeby ich nikt nie widział i podnieśli wycieraczkę przed wejściowymi drzwiami. Dlatego, że ich ksiądz powiedział, że chcąc wejść do kościoła adwentystów, każdy musi zdeptać obraz Matki Boskiej. A ponieważ nikt świadomie by takiego obrazu nie zdeptał, więc adwentyści wkładają obraz Matki Boskiej pod wycieraczkę, żeby ludzie nie wiedząc o tym deptali. I oni sprawdzali, czy rzeczywiście pod wycieraczką w kościele adwentystów jest obraz Matki Boskiej. No nie było tam. Wiecie, takie są opinie, a więc zdeptać coś pod nogami, jak coś mamy pod nogami, to jest to zdeptane, zlekceważone, sprowanowane. Starożytni władcy wracający ze zwycięskich wojen byli uczczeni w postaci budowania triumfalnych łuków, na których były płaskorzeźby, uwidaczniające ich jako zwycięzców w pozycji stojącej, a pokonanych królów leżących na ziemi, i ten stojący król kładł nogę albo na głowę tego pokonanego, albo na klatkę piersiową. W jednym z psalmów, nie będę w tej chwili otwierał, na pewno znacie takie słowa, gdzie Bóg mówi, że położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek nóg twoich. Prawda? A więc ten element pod nogami znaczy zlekceważyć coś, pokonać, zwyciężyć. Ale niewiasta, która ma księżyc pod stopami, ma zupełnie inną wymowę symboliczną. Bowiem ten księżyc pod stopami to jest podstawa. Pan Jezus opowiedział o dwóch budowniczych, którzy budowali na różnych podstawach.
I problem był właśnie w podstawie, na której budowali ci ludzie. Zatem Słońce i Księżyc, tu w tym przypadku dwa źródła światła. Dwa źródła światła, ale różniące się. Słońce, które świeci w dzień i świeci własnym światłem, i Księżyc, który świeci w nocy, nie zawsze, to jest problem inny, dlaczego nie zawsze, ale Księżyc świeci światłem odbitym. Księżyc nie jest źródłem światła. Jeśli promienie Słońca oświetlają Księżyc, widzimy całą tarczę odbijającą światło i w miarę w ciemną noc rozświetlającą drogę. Dosyć przy pełni Księżyca widoczna jest droga, którą mamy iść. Ale jeżeli światło, jeżeli zostanie przysłonięte światło w połowie lub całkowicie, to Księżyc jest niewidoczny. Bo on jak lusterko tylko, gdy jest oświetlone, może odbić światło, ale samo nie promieniuje, nie jest źródłem światła. Zatem co jest Księżycem? Co jest Księżycem odbijającym promienie światła w symbolice Apokalipsy? Pismo Święte jest Księżycem. Ono świeci blaskiem odbitym od Słońca Sprawiedliwości, którym jest Jezus Chrystus. Pismo Święte, aby potwierdzić, że to jest podstawa Kościoła, że nie jest to domysł, że nie musimy się domyślać. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział drugi. Ten list, z którego dzisiaj czerpaliśmy słowa przewodnie. List do Efezjan, rozdział drugi. I tam werset 20, apostoł Paweł mówi: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Moi drodzy, nie ma kolizji między fundamentem, którym jest Jezus Chrystus, a tym fundamentem apostołów i proroków. Bo apostołowie i prorocy, którzy spisali pisma, w stosunku do Chrystusa są jak księżyc, który odbija blask od słońca. Dlatego Kościół, niewiasta pięknie przyobleczona w słońce, stoi, ma księżyc pod nogami. Jeżeli stoisz mocno na fundamencie apostołów i proroków, uznając Chrystusa jako Słońce Sprawiedliwości, chodząc w światłości, mając przywrócony wzrok, jesteś na drodze do zwycięstwa i nie musisz żyć w słabości. Nie musisz uskarżać się na słabość. Możesz w każdej chwili czerpać bez ograniczenia i nie czekać na sobotnie nabożeństwo. Ja nie chcę tutaj deprymować, że zgromadzenie to nie jest nabożeństwo. Rozumiecie? To, co powiedziałem na początku, uzupełniam. Błędem jest, jeśli my zawężamy pojęcie nabożeństwa tylko do tych godzin trzymania w ręku Pisma Świętego. Ten czas jest również nabożeństwem. Dlatego czerpanie ze źródła, czerpanie ze Słowa Bożego na co dzień daje gwarancję zwycięstwa, daje gwarancję mocy, udziału w tej mocy, żeby twoje życie mogło być światłem, żebyś wydawał światło zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, jak latarnia morska, żebyś wydawał światło jak świeca w ciemnym miejscu, jak świeca w ciemnym miejscu. I dlatego kończąc, otwórzmy jeszcze raz list do Efezjan, bo ten list jest właśnie w tym klimacie napisany. I tam w rozdziale list do Efezjan, rozdział 5, i tam przeczytamy o tym życiu człowieka. To jest w ogóle cały 4 i 5 rozdział, to jest właśnie wskazanie do tego, jak żyć.
I tutaj od wersetu szóstego czytamy. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie pośród nich dzieje. Postępujcie jak dzieci światłości. W innym miejscu mówi, że macie świecić w tym ciemnym świecie. Niech zatem Bóg pomoże każdemu z nas, abyśmy, rozumiejąc, czym jest Ewangelia, nie utykali i nie zawężali jej znaczenia tylko do tej teoretycznej strony, ale żebyśmy żyli mocą Bożą, żebyśmy czerpali z tej mocy na co dzień do zwycięstwa. Amen.